Przygotuję dzisiaj fantastyczny deser. Jest on doskonały na wszelkiego rodzaju okoliczności, imieniny, urodziny czy też spotkania rodzinne. Szczególnie uwielbiany jest przez dzieci. Będzie to tiramisu malinowo-jagodowe. A zatem będziemy potrzebowali około 20 deko biszkoptów, 500 g serka mascarpone, mamy akurat tutaj dwa opakowania, 100 g cukru pudru i cukier waniliowy. Będzie potrzebne również opakowanie śmietanki 30% i do tego dwa śmietan fixy, żeby śmietana miała lepszą, bardziej zwartą konsystencję. Biszkopty nasączymy naparem kawowym. Ja już ten napar przygotowałam wcześniej, ponieważ on musi odrobinę przystygnąć. I to przyrządza się go w ten sposób, że na 150 ml wody podgrzewamy, jak woda wrze, wsypujemy dwie czubate łyżki kawy, mieszamy i dolewamy 100 g syropu truskawkowego. Będą oczywiście potrzebne jeszcze owoce, mamy tutaj po 300 g malin i 300 g jagód. Są to owoce mrożone, no teraz nie jest oczywiście sezon na te owoce, dlatego mamy mrożone. I ja je w takiej właśnie mrożonej formie będę układała na ciasto, dlatego żeby one po prostu zachowały swoją formę. Ciasto i tak musi postać w lodówce no, co najmniej 12 godzin. Do naszego tiramisu wykorzystamy także czekoladę. I mamy tutaj czekoladę gorzką. Będzie to cała tabliczka i pół opakowania czekolady białej. I ja będę te tiramisu robiła w takiej salaterce. Ważne, żeby ona była szklana, prześwitująca, bo nasze tiramisu oprócz tego, że będzie doskonale smakowało, będzie również pięknie wyglądało. A zatem zabieram się do pracy. Do miski przekładam serek mascarpone. Wsypuję odmierzoną porcję cukru pudru, opakowanie cukru waniliowego i wszystkie składniki ze sobą połączę. Serek mascarpone mam już roztarty z cukrem pudrem i cukrem waniliowym i za moment zabieram się za ubijanie śmietany. Zabieram się za ubijanie śmietany. Śmietanę mam już wstępnie ubitą, a zatem dodaję śmietan fix. I od razu drugi. I będę ubijała. Oczywiście śmietana musi być ubita na sztywno. O, śmietanę mam już ubitą. Tak powinna wyglądać. Powinna nam nie wylecieć, jeśli przechylimy naczynie. Ubitą śmietanę łączymy z masą serową. Robimy to delikatnie. Masa serowo-śmietanowa jest już gotowa. Biszkopty moczę w naparze kawowo-truskawkowym, tak dosłownie chwilkę, i układam na dno naczynia i robię dwie warstwy. I jeszcze ostatni biszkopt do rogu. O, i pierwszą warstwę mam już gotową. Na biszkopty nakładam krem serowo-śmietanowy. Wykładam połowę tego kremu. Staram się w miarę równomiernie rozprowadzić. I ostatnia łyżka. Wykładam teraz jagody. A, wyłożę całą porcję. Można oczywiście zacząć od malin, to już jak kto woli. O. I znowu kolejna warstwa biszkoptów. Na warstwę biszkoptów wykładam malinki. Ach, wyglądają naprawdę pięknie. Będą doskonale smakowały. Może zostawię kilka do dekoracji. O, i teraz kolejna, ostatnia warstwa pysznego kremu. Kończę siekać czekoladę. Można oczywiście zetrzeć na tarce, ale tak i lepiej wygląda, i lepiej smakuje. Fajnie wtedy się czekolada chrupie. Najpierw posypuję
tiramisu ciemną czekoladą, gorzką. I na koniec białą czekoladką. Zobaczcie, jak cudownie nasz deser wygląda. Jeszcze tylko kilka mali do dekoracji, choć nie jest to aż takie niezbędne, bo i tak wygląda tiramisu rewelacyjnie. O, i jeszcze tu jedną malinkę. Ja bardzo gorąco polecam ten deser, bo jest naprawdę wyśmienity. No, jest to istna bomba kaloryczna, ale czasami można sobie na taki odpust pozwolić. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.